Dobra, zaczynamy grę solo w sumie. Czekamy, aż koledzy się pojawią. I tak się zastanawiam powoli, co trzeba będzie robić, kurde. Tym razem już nikt nie będzie wydawał mi golda. Zdobyłem Red Mushroom. Okej, okay, trochę słabo. Miałem nadzieję na coś lepszego, fajniejszego. No ale cóż, Common Mushroomsy. Spoko, będziemy powoli sobie zarabiać, powoli będziemy ogarniać. To nie jest źle. To niezłe 2 godziny i zaraz wracam, ale co, że ja? Że czekaj, co? A że ty wracasz, czy ja wracam? No kurde, no ZW, moi drodzy, no. Takie było ZW. Dobra, tu jest... Someone lived here once. Dobra, to jest... Kurde, ja to muszę pogardzać naprawdę, zrobić jeden dzień organizacyjny taki totalnie. Bo mam tutaj masakrę. Dobra, weźmy te... Tutaj to se posprzedawajmy. Okej. Okay. Trzeba będzie podlać wszystkie nasze rzeczy. Ale też trzeba będzie przy okazji porobić ten. Kurde, trzeba naprawdę sobie poorganizować te dni. Dobra, to weźmy tu baseball bat. Serio, będę musiał poorganizować wszystko. Bo to jest trochę smutne, jak na to patrzę. Tę muszelkę może sprzedam. To na pewno będzie nam ten muszelka. Nie wiem, czy muszelki będą potrzebne nam do czegoś? Nie mam pojęcia. Tutaj sobie posegregujmy to, let's go. Zaraz. O Boże, zwracam, Boże, a ja zaraz wracam. Bo ja takie zywu, dobra, nieważne. Nieważne, ja już kurde w pół jestem kurde pochłonięty. Jako farmer nie muszę umieć czytać, okej? Okej. Dobra, serio, przydałby mi się koperowa ten. Ale dobra, tu jakie mam questy? Delivery, mail, shorts to the button. Dobra, delivery. Co tu jeszcze jest? Strawberry, ale ja strawberriesów nie mam niestety. Dobra, weźmy sobie to i podlejmy wszystko na szybko. Kurde, ale przydałoby mi się ta koperowe do podlewania, bo jak jeszcze nie mam tego. To by się przydało. Ale widzę, że niektóre pozostały rzeczywiście jeszcze nawodnione przez noc. Czyli to są te gdzie są kamienie, okej. Czyli rzeczywiście, czyli tak to działa, rozumiem. I widzicie, te już są nawodnione, widzicie? To jest akurat fajne, to jest fajne. Ale wiecie co, tak czy siak to podleje. Chociaż nie, tego już chyba nie trzeba podlewać, to później się podleje. Jest po prostu szansa, że przez noc one zostaną cały czas jeszcze tak jakby. Dobra, bo tu muszę po 2 robić. O, tak o, raz, 2, 3, 4, 5. I tu musimy już wodę sobie nalać. I będziemy już mieli załatwione w zasadzie jedną rzecz. Na szczęście teraz nie muszę na nikogo czekać. To jest chociaż tyle, fajno. Kurde, raz, 2. A gdzie ten amerykański akcent? My name is Johnny. And I have this sweet apple farm. Let's go. Naprawdę mi się podoba ta gierka, serio. Nie wiedziałem, że ona jest taka fajna. Lubię takie gierki. Nie wiem dlaczego tutaj cały czas tylko słyszę, jakby kurde mi coś zgniło jakieś. Teraz zobaczmy tutaj tylko. Czy ja te kury muszę jakoś karmić czy coś? Czy one same będą sobie jeść? One mnie kochają. Really happy today. Okej, okay, sell. Okej, okay, ale czy ja muszę je jakoś karmić tutaj? W jakiś sposób? Czy one sobie będą po prostu zżerać to, co tutaj jest? Bo już sam nawet nie wiem. Czy Flemming gra ze mną? Flemminga na razie nie ma. No, niech one sobie tutaj chodzą. Dobra, co ja tu mam za questiki? W zasadzie questów nie mam. Ale... Kurwa. Te jajeczka na pewno nam się przydadzą później. Możliwe, że zrobimy sobie dzień na kopanie, kurde, wiecie? Zróbmy dzień kopania. Bo powiem wam, że bez kopania to by tutaj długo nie przeżyjemy, że tak to powiem. Weźmy to rozwalmy. Bo są, albo to ten sam las się po prostu robi. Muszę zrobić parę skrzynek dosłownie i te skrzynki jakoś ponazywać. Skrzynka do czegoś. Bo niedługo nam się, kurde, porobi tutaj taki totalny rozpierdziel. Jeszcze te hardwood będę musiał tam ogarnąć. Bum. Ogarniamy, raz, 2. Cyk. Czyścimy sobie tą faremkę. To, bo tutaj tego nie mogę jeszcze, nie? Chyba. Isn't strong enough. No niestety, nie mogę. Jak zabrajdujesz kurnik, to jest podajnik automatyczny. A, okej, dobra. Czekaj, ale czekaj, podajnik automatyczny to znaczy, że samo się po prostu tam podaje, jak będzie mało? Bo na razie to ja muszę podawać, rozumiem, tak? Ale one będą teraz dożywione, rozumiem, teraz. Jak tak teraz patrzyłem, no to chyba jest okej, nie? Tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie. Powinno być okej. Let's go! Let's go! Boom!
Teraz nafarmimy dużo drewna i porobię, mówię, skrzyneczki. Jakoś tak organizacyjnie się tutaj wezmę, zrobimy. A, od silosa będzie pobierać samo. Dobra, rozumiem. Automatycznie. O Jezu, czekajcie, bo już jestem exhausted. Dobra, bo to jest, kurde, trochę prac żeśmy wykonali. Troszkę za dużo bym powiedział prac. Czekajcie, bo tutaj ile mam? 13. Podleję to i to. Ile jestem? 10, dobra, czyli jestem prawie, że wycieńczony. Czyli na razie na dzisiaj mamy dość. Coś z craftingu możemy zrobić, to są te fertilizery, spoko, spoko. Trochę mamy tutaj drewienka. Przydałby się tą farmę lepiej ogarnąć. Opowiesz co nieco o tej gierce, bo się zaciekawiłem. Znaczy, gierka wygląda mniej więcej w ten sposób, że jest bardzo obszerna, powiem szczerze. Masz miasteczko i to jest twoja farma. Na tej farmie sobie po prostu sadzisz różnego rodzaju roślinki, w zależności od jakiej pory roku. Dodatkowo możesz na przykład sobie robić, dajmy na to, jakieś tutaj zagrody, jakieś silosy i tego typu różne rzeczy. No i dodatkowo jeszcze masz szereg minigierek, możesz jakieś tutaj grzyby sobie sadzić, zwierzętami się zajmować, masz jakieś kopalnie, gdzie możesz sobie schodzić, bić się z potworkami jakimiś różnymi, masz jakieś relacje, gdzie możesz sobie z jakimiś tam postaciami gadać, kupujesz, sprzedajesz, różne questy są i takie rzeczy. Naprawdę jest, gra jest naprawdę mega, mega obszerna. Jest, ja sam się aż dziwię, że mi się tak wkręciła dosyć mocno. Trzeba będzie to wszystko jakoś poogardzić tutaj później. Dobra, let's go, idziemy. Bo jak jesteś na tym poziomie, co teraz jesteś, to jesteś w stanie paść na glebę, więc zawsze poniżej czerwonego trochę, tak? Myślisz? Dobra, no to jolo, zjemy. O Jezu. Dobra, zjedzmy sobie trochę tych tutaj salamberry. Nie wiem, czy to jest, kurde, to jest... Dobra, powyżej czerwonego, dobra. Tyle powinno wystarczyć. Może Starbound? A, nie wiem, zobaczymy. Chociaż Starbound jakoś tak mi się nie wkręcił aż tak bardzo. I bajerować panny można, zdecydowanie. A ten gacie zgubił koleś. Lewis. Zobaczmy, jak może to jakiś quest będzie. Okej, okay, tu były urodziny. Jakieś tutaj są, dobra, to są jakieś eventy. Slime Hunter, Slay for Hunter, tym, dobra. To będziemy mogli to zrobić w sumie jakoś niedługo. Jak tak se patrzę. Zobaczmy, jak tam relacje wyglądają. Dobra. Dobra, podejdźmy sobie na plażę. I tutaj, ona powinna być ta Lin. Lin. O, patrzcie, jest tutaj ten. Boom! Trylobita znaleźliśmy. Nieźle. Zobaczmy, bo ona gdzieś tu powinna chodzić, tak teoretycznie. Gdzieś tu powinna być. Lia. To jest Lia, Lia. God damn it. Zbieram muszelki. No dobra, zaraz pozbieramy. O, jest jaka muszelka, wow, rzeczywiście jest. Wow, rainbow shell, ale to jakaś duża. Very beautiful shell. Dobra, czy ona gdzieś tutaj będzie? Bo jej tak w sumie nie ma. I kwiatki w lesie na sel. O Boże, to jest Elliot, gnojek. It's locked, only Elliot can be here. Możliwe, że zaraz przyjdzie tutaj sobie czy coś. Bo to tutaj to są chyba drewienka, nie? Czy jak? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, to te kwiatki to kwiatki. Kwiatki też możemy zacząć zbierać sobie powoli, bo to możemy sobie później w tym. Summer crops, to no to dopiero będziemy mieli. Ale w fish tank, crafts, nie, to tak, tutaj. Widzicie? Spiceberry, grape i sweet pea. To już mam. Grape i spiceberry musimy jeszcze zdobyć. Tylko nie wiem, gdzie one będą dokładnie. Let's go! Sepok zbije na gotowe jak w Don't Starve. No jak zwykle, kurde, oni tak zwykle. Ale to jest z Flaming to samo. A może w ogóle nie przyjdą. Gdzie jest ta Lia? Masakra. Radzę ci, abyś dawał jakiś prezent w dniu, kiedy ktoś ma urodziny, bo ta muszla warta jest 300. Ale 300 czego? 300 czegoś? Tylko zależy, czy kto kiedy ma urodziny, kurde. To owocki są z różnych sezonów, musi zbierać wszystko po jeden najlepiej. Tak, akurat to jest... te owocki to są akurat z tego sezonu, bo to są summer. Teoretycznie możemy pójść poszukać ich. Let's go. Poszukamy sobie, bo tam są jeszcze grape i tak dalej. Zaraz zerkniemy sobie. O, jest tutaj. Patrzcie, co ja tutaj mam. Cała patrz, co ja tutaj dla ciebie mam. This is exactly what I wanted. Yay! Proszę bardzo, Lia. I ona mnie lubi.
Ale widzę, że ona tak trochę nie za bardzo. A co to znaczy, że tutaj, że tu ma takie wyszarzałe dwa serca? O co chodzi? Dlaczego ona w ogóle mnie nie lubi? No chyba, że ja mam z nią porozmawiać jeszcze. Halo? You can use the devil to harvest arrows and other useful liquids directly from the trees. Okej, okay, dobra. Czyli ona jakby się zajmuje takimi drzewami i tego typu rzeczy. Dopiero po ślubie chyba. Aaa. Okej. Okej. Let's go, z kotu tutaj wjedziemy. Trochę tych fibersów tu pozbieramy. Mixed seeds. A to mnie aż tak w sumie nie wyczerpuje, tak teraz patrzę. Zobaczymy, może jakieś grapesy się znajdą. Wydaje mi się, że one powinny gdzieś tu leżeć, no chyba, że to są jakieś inne. Te dwa serca są... od zakochania, dobra. Okej, okay, może będzie mnie lubić. Może mnie polubi. Zobaczymy. Let's go. O, tu patrzcie, są, jest, 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 spiceberry. Jest, 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 jeszcze grape tego znajdziemy. I dostaniemy jakieś fajne rzeczy. Tylko te grape'y nie wiem, gdzie one będą. Ale pozbieram tutaj fibersów, zawsze się przyda. Jak tu już tak biegamy. Jak już tak biegamy, to szukajmy dalej. Hats, to są te czapki, tylko ciekaw jestem, czy są jakieś czapki, które są użyteczne. Chroni kobietę flamiemu. Ja nie jestem takim gnojem. Ja mam swój kodeks honorowy. Ja mam swój honor. Niech Slayperx będzie tym homoseksualistą. A co w tym złego? A może on lubi, a może on lubi. O, jest, dobra, są to jeszcze parę takich rzeczy. Hopa. Hopa. Sweet pea. Dobra, to jest jakaś brzoskwinia, tak? Pea? To co to było? To było... Tak mi się wydaje, że to było brzoskwinia. Nie, bo to peach to była... Goddammit. Morela? Coś takiego, tak? Goddammit. Teraz to już sam nawet nie wiem. A tu nie ma. Nigdzie żadnych grape'ów nie ma. Grape często na północy, no właśnie kurde, teraz próbuję. Pi to sikać, no pi to wiem, że sikać, ale pi. P-E-A. Pi. Dobra, lecimy do góry, za chwilę już będzie kurde późno. Ciemno już. Ile ty masz lat? Że co, że gram w grę dla dzieci? No i co z tego? Ja lubię grać w grę dla dzieci, okej? Okay? Okej? Okay? Fuck. A czy ja to muszę jakoś ten, podlewać to tutaj? Sadzonka chyba nie trzeba, przynajmniej tego mam nadzieję, że nie trzeba. Pi to groszek, groszek przecież to było. Nie, nie, a tak. Tak, pi to był groszek przecież. Dobra, dobra. O jest, patrzcie, i mamy. I cyk, możemy to iść od razu oddać. Idźmy to od razu oddać do tego. Do City Center. I przy okazji tego spa trzeba byłoby się przejść jakoś. Bo to jest Community Center, to jest gdzieś na dole, nie? Jest, jest jakieś obserwatorium, a ja cię znam? Maru. Nie, to akurat Maru. Nie no, Maru chyba znam. Bo to jeszcze nie wszystkich znam, ten introduction quest jest strasznie długi. Gadki są u kobiety, co sprzedaje... Tak, tak, wiem, wiem. Tylko z nią trzeba się zaprzyjaźnić, żeby móc tam wejść. Bo ja nie wiem, jak ja mam tego questa ukończyć, to ja muszę być przyjacielem z nią w takim razie. A lat mam 23. No, a czekajcie, bo to tutaj chyba tu gdzieś będzie. A tu jest jakiś duszek i on sobie znikł. Pantry. Nie, bo to są pantry, dobra. To jest jakieś creepy, kurde. That's creepy, boys. Dobra, i teraz tak. Raz, dwa. I gdzie jest to trzecie? A, to. Bundle complete, yeah! Dobra, uwaga, prezencik. Summer seeds, nice! Wild summer seeds, nice. Summer seeds, summer. Dobra, i to jest. To tutaj w zasadzie mogę tutaj to zrobić. To jest wood, 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 ale ten hardwood to potrzebuje chyba lepszej siekierki, nie? O Jezu, co się dzieje? O, i tu mamy kolejne, te się odblokowują. Musimy mieć dwa serduszka, żeby wejść. Okej, okay. No dobra. O, patrzcie, kolejny tutaj jest jakiś. Zobaczmy, co to jest. To jest 9 pm. Nieźle. Ale coś tu sobie zanoszą to. Nie wiem, to jakiś domek sobie zrobiły, czy coś. No dobra, zaraz zobaczymy. Oh my god. Ale co to jest? Blacksmith bundle. Copper bar, gold bar, uuu, to jest fajne. W zasadzie nie jest chyba aż takie trudne. Geologist. Quartz. Fire quartz. Okej, okay, to też nie jest jakiś taki ten. Adventures. Slime, batwing.
Solar Essence, Void Essence. Dobra. To niezłe, nie powiem, że nie. Zostawić w planie dzisiaj Warcraft 3? Nie. Pogram sobie troszkę w tego. Nagram się, to mi się nie będzie już chciało później grać, wiecie, Warcrafta, a w to tutaj jak się nagram, to chyba dla was lepiej, nie? Jak mi się nie będzie chciało w to grać. Czekajcie. Dobra, weźmy, pozbieramy tych fibersów jeszcze trochę. I lecimy spać, boys. Zastanawiam się, czy na noc jest sens w ogóle zamykać te kury. Czy to ma jakieś znaczenie? Hardwood to te duże pieńki. Lepszą siekierkę. No właśnie, z normalnego drzewa nie dropi, ale tą mocną siekierkę to jaką? Koperową siekierkę muszę mieć, czy jaką? Jesteś miastowym, lepiej dołącz do Yo-Yo Company. Ale z tego też są pewnie jakieś bonusy, nie? Jak się tam do Yo-Yo Company dołączy. Bundle z kopalni są easy. No właśnie, też tak widzę. A coś tu można by sprzedać? To warto sprzedawać tą muszelkę, czy nie? Artifact Trilobit. Dobra, to będę musiał to pójść do tego. Let's go, idziemy. Let's go. Ja dzisiaj kupiłem za 53 zł. Dobra, idziemy spać. I boom. Ej, patrzcie, za te grzyby to całkiem sporo. Nieźle. Całkiem sporo. A, z Yo-Yo Company można zrobić bad ending. Aha, bo tu macie różne endingi, dobra. Rozumiem. Yo, coś tutaj mi się pojawiło? No nic. Konewka by mi się przydała, tylko że jak ja konewkę zupgrade'uję, to trochę będzie przypał, bym powiedział. Zastanawiam się, czy jest sens więcej tutaj sadzić tego tutaj, 30 seedsów. To musiałbym kolejną tą zrobić. Kolejną tutaj, jakąś farmę zrobić bym musiał. I to bym wtedy, kurde, miał tyle podlewania, masakra, ej. Powiem wam, że bez lepszej podlewarki to my się chyba nie ruszymy. Widzicie, teraz musimy zrobić kolejną jakąś skrzynkę na szybko. O Jezu, crafting. Kolejną skrzynkę trzeba zrobić, bo widzę, że zaczyna już być trochę ciężko z tym wszystkim. Tu postaram się, do tej skrzynki postaram się wrzucać materiały typu drewno, kamień i wszystkie jakieś takie rzeczy. A do tamtej skrzynki to będą zielone rzeczy, dobra. Czyli co, kwarce, kamienie, to wszystko tutaj będę. Ory. Raz, dwa, trzy. 4, kwarc, trilobit sobie zostawmy, coal, to też tutaj wrzućmy. A tam będą bardziej na roślinne rzeczy. Coal, to, wood, slime, bug meat, sneakers, tamte są jakieś random itemki. Dobra, włóżmy to tutaj, raz, dwa. Fiber też dajmy tutaj, niech będzie fiber. Mówię, bo bez tego, jak my tutaj nie zrobimy jakiegoś porządku, za chwilę po prostu się utopimy we wszystkich tych rzeczach. A wtedy już nie będzie przyjemnie. Wtedy już przyjemnie nie będzie. Okej. Okay. Sprzedaj, bo z tego spokochaj z ludzi i nie sadź tyle ze standardową konewką. No właśnie, ze standardową konewką, no sadzić tyle to trochę średnio. Nie, to nie jest, to jest, cały czas gramy. Jak chłopaki będą chcieli przyjść, to przyjdą sobie, będziemy mogli grać dalej. Ale jeszcze o nie, to jest to. Coal tutaj damy. I sap niech będzie. A resztę tutaj sobie dajemy. Dobra, te fiberki tu sobie jeszcze ściągnę. Seasonal plant. It doesn't need to be watered. What the hell? To gdzieś tutaj mogę to posadzić, czy co? Gdzieś postawić? Jakiś sezonowy ten kwiatek tutaj mogę sobie postawić. Mogę tak gdzieś tutaj postawić? Nie. Nie. O, tu mogę. O. Dobra, jest nieźle. Dobra, let's go. Tutaj wrzućmy sobie to, fibersy. A tutaj niech to pozostanie tak jak jest. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Spiceberry. Wiecie co? Weźmy to i posprzedawajmy tutaj te rzeczy. Chociaż wiecie co? A może będzie jakiś quest na groszek? To sobie zostawmy to może lepiej. I tą muszelkę sprzedać chyba, nie? I tak wszystko Flame przehandluje na piwo. Po co ja się staram? Dobra, nie no, sprzedajemy to. Let's go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I okej. Niech to idzie. Teoretycznie moglibyśmy pójść na te frost slimy na szybko jeszcze. Jeszcze dzisiaj. Tylko trzeba podlać te, podlać jeszcze kwiatki trzeba. Kurde, tyle roboty.
nie, tej skrzynki zacząłem rzucać, to... To... Dobra, i tamto trzeba będzie też jakoś ten, no okej. Let's go, idziemy szybko tutaj popodlewać, raz, dwa, trzy... Ja się zmęczę jak powaleniec normalnie tutaj. Rzeczywiście trzeba tą koperową zrobić, bo inaczej nie wydolimy tutaj. To będzie syzyfowa praca. A tamta chyba podlewa trzy naraz, z tego co wiem. To było zajebiste, zdecydowanie. Ale widzę, że niektóre już są zalane. To jest super. Widzicie? To są te, gdzie zrobiłem to, że... Tam chyba pod ziemię włożyłem te kamyki chyba bodajże. I one sprawiają, że woda pozostaje w nich. Raz, dwa, trzy. I czy będę sobie wlać jeszcze wodę szybko? Nice. I teraz na szybko. Raz, dwa, trzy. Najlepiej rób kilka tematycznych skrzynek z odpowiednimi kolorami. Na przykład ryby, surowce z miningu i tak dalej. Tak, tak, tak. Właśnie to zamierzam zrobić. Teraz jeszcze zmienię kolor na taką czarną skrzynkę, żeby mniej więcej było wiadomo. Zielona to są na zielone rzeczy. Na wege, że tak to powiem. Ale rzeczywiście za dużo mam teraz tych roślinek. Zobaczcie, ile ja tracę. Ale tego questa ze slajmami bym też zrobił. Tam chyba trzeba 6 slajmów zabić czy coś. Dobra, jest 9, uwinęłem się z robotą szybko. Spoko. Wszystkie są podlane? Wszystkie są podlane. A tutaj dajmy jakąś taką czarną skrzynkę. Okej. Pou. Pou. Dobra, czarna skrzyneczka. Jakieś tutaj mam rzeczy. Dobra, Saturday. Dobra, let's go. Przejdziemy się jeszcze do tego. Do muzeum. I z muzeum pójdziemy na ten tego questa, bo tutaj chyba mam jeszcze go, nie? Slay Monsters. One day. 4 Frost Jellies defeated. Dobra, to nie jest trudne. To nie jest trudne. Zrobimy to na szybko. Yo, yo. 3-3 to na mega kropy. Ale co? 3 razy 3 to nie na mega kropy, tylko na te. Na chyba na te duże... na drzewa chyba. Takie są. Z tą muszelką było coś z kolei, że jak się wyśle, to coś się dostawało, ale nie pamiętam, zaraz poszukam. Okej, spoko, spoko. No ale te tematyczne skrzynki tak właśnie chcę zrobić. Zabierz mu telewizor, no właśnie będę musiał zrobić, kurde, telewizor. Zobaczymy, co z tym trilobitem, może dostaniemy jakąś, kurde, nagrodę w końcu. Donate, o, jest collect rewards jeszcze przy okazji. Boom. Dobra, uwaga, collect rewards. A night on Eco Hill. Standing geode. O Boże, dostałem jakieś kurde te. Takie z... Oh my god. Słabo. Słabo. Ale idziemy te slimy pozabijać. Questik się przyda. A do koło tego questa muszę dać? A nie, nie muszę. Po prostu muszę ten pozabijać się. Dobra. Lolek coś kurde jakieś ma pytanko. Panie Lolku, co tam? Mam pytanie, jestem u ciebie na streamach od 2017, ale życie... taki zawyt czy stoi... Czy stroi od rodzaju humoru? Znaczy... Ja lubię taki humor savage czasami, ale nie lubię, jak ktoś przesadza i jest takim troliszczem takim totalnym. Jak ktoś jest takim totalnym troliszczem, to mi się nie podoba. Znaczy nie lubię takiego, aż takiego turbo humoru, takiego aż podchodzącego pod jakiś taki hardcore. Ja jestem humorzasty. Ale to u mnie zależy też od humorku. Czasami lubię, czasami nie lubię. O, tak bym to powiedział. No dobra. Właśnie będziemy musieli pójść do tego jeszcze spa, tak swoją drogą. Dobra, idziemy w takim razie. Tą pałkę musimy wziąć sobie gdzieś tutaj. Hopa, złazimy na 45. Orzesz, kurde. Ała. Uu. Ale one mają życia, masakra. Dobra, zaliczył mi się na jeden? Jest! Frozen Jelly. Dobra, ja tu muszę je tak... Dobra, on tu podskoczy jakoś, pewnie. Boom! Boom! Dobra, uwaga! Jeszcze chyba parę tu musimy. To jest kamień. Ten kamień też mogę. Z tego kamienia dużo leci. O, żeż kurde, z tego to leci kamienia zajebiście dużo, nice. To mi się podoba, to może tu parę porobię. O, żeż kurde. Najpierw trzeba zaatakować, żeby móc tego. Ale to ma dużo życia, widzicie to? Dobra, zrobiliśmy. Dobra, zobaczmy tylko. Czy tu może jakieś te się pojawią? Jakieś przejście czy coś? Ja muszę pokopać tutaj.
Tu z mobów nie leci nic. No może... O, jest, dobra, są. Jest przejście. O, iron! Jest, iron! Iron ore, yeah! Dobra, zrobię automatyczną nawadniarkę. Czemu tu są pochodnie, tak swoją drogą? No, idziemy dalej. O, tego tu możemy nawalić ostro. Au, 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 au. Ale mi spowolnił. O kurde. Ja myślałem, że tak go nawalę, a to widzę, że my... on nawalił mnie. Dobra, rzeczywiście ten iron to, to kurde mi się mega przyda. Potrzebuję lepszej broni, tak swoją drogą. Pou, pou, pou. O, już zły się zrobił na mnie. Skasowane. Coś z tego lodu tu się przyda, czy coś? Coś, coś będzie? Ło, coś tutaj mnie, kurde, chce zabić. Dobra. Nadal nie masz pochodni, tak poza tym? Nie, nie mam. O, leci na mnie. Ach. Ale mocny, mocny. Boom. Ale mocne to jest coś. Dobra, skasowane. A to co to będzie? Iron? Nie, akwamaryna, dobra. No tu nic nie atakuje. O, jest, dobra, zejście jeszcze na dół. Dobra, jesteśmy na 47, teoretycznie trzeba by było pójść dalej, żeby już nam się zapisało 50 poziom. Dobra, iron ore już mamy. Kurde, tylko późno się już robi. A nie, dobra, nie, teraz już jest dobrze. O, shit! Dobra, skasowane. Weźmy, zjedzmy sobie trochę tych, ten, perisów. Ich tyle nazbierałem, że szok. Dobry, dzień dobry. Dobry, dobry. Heritage Armor masz zrobiony na Voidelfach? Tak, tak, na Voidelfach i na Dwarfach. Ale już niedługo mam tam chyba 113 poziom na tego, żeby zrobić. Na tych Nightbornach. Jest iron, dobra. Frozen Tear. Zobaczmy, co tu będzie. Uwaga. Cyk, raz i dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, uwaga i cyk. Dobra, porobione. W sumie to możemy rozkopać, to dużo kamienia jest. Moim zdaniem warto. Patrząc na ilość tego wszystkiego. Dobra, iron ore, to jest super. To jest super, to mi się podoba. Potrzebne mi to jest mega mocno na nawadniarkę. Ale serio, musimy zejść jeszcze ze 3 poziomy na dół. Musimy zraszować na 3 poziomy na dół, żeby mieć 50. Dobra, skasowany. Bombę zgarnąłem. Dobra. Kurde. No, chodź tu, chodź tu. Yeah. A czy ja mogę na przykład przyładować to? Nie, dobra. Myślałem, że można ładować ten. To jest. A, dobra, to był ten. Rozwalone. No to jest jeszcze trochę potworków. A, i zejść na dół, dobra. Raszuję na dół. Cyk. Elo. Dzień dobry. Elo, gdzie co Paweł? Tam? Nie wiem, napisałem, ale się nie odzywał. Oh, what the fuck? No stary, no co, no policja mnie zaatakowała, to stwierdziłem, wróciłem. Mówisz, kurde. No bo tam się wyrypuje policja chyba, nie? A to nie jest tak, że ty dobre rzeczy robisz przypadkiem, że ty jesteś dobrym ziomkiem? A i tak ci policja pada? Tak, tak, robię dobre rzeczy, ale wiesz, no mimo wszystko kupisz bitcoiny i tam koparki kupujesz i korzystasz z deep webu i w ogóle no jakby hakujesz tam Wi-Fi różne. No tak, i... tak. Znaczy nie wydaje mi się, żeby to był jakiś super powód, żeby swat do ciebie wbijał do mieszkania, biorąc pod uwagę, że to się wszystko dzieje przez jedną noc, ale mimo myślałem, że to jakaś konkurencja ci wjeżdża. Jest, stary, nie, ale w ogóle fajna gra, bo... A, możesz sobie nawet Twitcha przeglądać, YouTube. Nice, serwisy. Ale Irona mam, stary, zajebiście dużo, powiem ci, na 50 idę. Panie, kurde, upgrade zaraz będę. Stary, teraz jeszcze jak nie mamy kuli u nogi w postaci Flamiego, który jest, wydaje nam na dziwki. W końcu to jest moja szansa, żeby uchali się ten Hayley, żeby kurde podbić jej serce. No teraz musisz, kurde, zdobyć serce, dopóki go nie ma. Stary, a po... Stary, zdradzę ci tajemnicę, podobałeś moje słoneczniki? Nie wiem. Tundra butsy! O, zajebiście. Na copper ore wezmę, wyrzucimy. Albo ten, dobra. Dobra, mam 50 poziom, stary. Idziemy na zero. Czy podlewałem twoje słoneczniki, a gdzie one są?
Na mojej farmie. Ale to na twojej farmie, po twojej stronie? Tak. Ojej, co to ona gra tutaj sobie? O Jezu, przyszedłem i prawie przypieprzyłem z pałki. Wow. Wow. Dobra. Ja lecę, powiem, z zarabianiem ciężko, bo to ty jesteś fishmaster. Znaczy to jest mega spoko, że jak ja zajmuję się różnymi rzeczami, to wy zarabiacie jakby tą kasę na fishingach i na innych tego typu rzeczach. No, ale już jest 8 PM. Ja muszę, powiem ci, podlewarkę zrobić, bo bez tego nie zrobimy nic. A można zrobić automatyczną podlewarkę? Tak, stary, właśnie dlatego teraz chciałem Irona, ale teraz Irona mam tyle, że szok. Dobra. Przepraszam, Ajena, Gdzie jest Flaming? Gdzie jest? Nie wiem, napisałem na grupowym tym czacie. I tylko Adrian, ty wyświetliłeś. Dobra. Ezio, sprawdzę dzisiaj, dobra? Sprawdzę dzisiaj po streamku. Dobra, czekaj, bo tutaj zaraz zobaczę, czy są twoje podlane słoneczniki. A bo ty miałeś tutaj trzy tylko roślinki, czy tam cztery. Ja podlałem. Let's go, boys, let's go. Dobra, idziemy do spanka. O, nie mogę, bo mam spanko. I te buty jakieś tu są. Go to sleep, yes. A, bo ty sleepbox dołączyłeś, stary, do spania dawaj. Nie słyszę cię jak coś. Dołączyłem w złym momencie? Tak, dobra. Stary, akurat na spanko przyszedłeś. Stary, musimy przywrócić nasze domy do porządku. O, stary, akurat jestem w tym. W tym. W łóżku, dobra. No go, do spania. Mam tylko jeden na dwa. Nie mogę spać. O, mogę spać. Dobra, masz? Jest, dobra. Posprzedawałem parę rzeczy, ale to tam... Ile to jest wszystko warte? Sweet Pea 75... O Jezu, to trochę jest warte. Co to jest co ty tak sprzedałeś? No to są... Rainbow Shell. Rainbow Shell, ale zobacz te resztę. A to jest to, co ludzie mówili, żeby... A to, co ludzie mówili, żeby farmić muszelki, to jest... No, 300 kurde za muszelkę. Dla mnie zajebiście. Sounds awesome, man. Dobra, tu już widzę, że się już urobią ładnie wszystko. Stary, powiem ci, ja to bym poszedł łowić ryby. A czekaj, bo ja tu mam inwentory full. No, możesz iść. Dobra, okej. Mogę iść? O, czekaj, bo ja tu mam te swoje słoneczniki. Dobra, widzę, że rosną, to chyba były podlewane w miarę. Ej, mam frozen geode. O, wow. Nice. Dobra, czekaj, ja zrobię automatyczną podlewarkę, wiesz? Iron ore? Czekaj, bo ja miałem więcej tego iron ore'a. O, jest, dobra, on 27. Stary, podlewam ci rzeczy. Nice, zajebiście. Gdzie telewizor? Słuchaj, no dobra historia. Ukradli nam. Ukradli nam telewizor. Wszystko jest u Flamiego w mieszkaniu. Ma cztery telewizory i cztery dywany. Jak taki, kurde, Amir jakiś taki. Jak burżuj. Stary, papryczki mamy już. Ja zbieram papryczki, podlewam papryczki i ten. A, Ryko jest one call, i czekaj. Zaraz je damy na sprzedaż. W ogóle, ja mam dawać na sprzedaż od razu papryczki, czy jakąś jedną sobie zostawić? Może jedną zostawię na jakiegoś questa, czy coś? W razie czego? Ja już tutaj zaraz robię tą automatyczną podlewarkę. Tylko będę musiał przebudować chyba troszeczkę tego. Czekaj, nie dało rady tak zrobić, że po zrespieniu się Flamiego w domku byłby zastawiony wszystkimi rzeczami, musiałby zanieść do tego? Nie no. A czy teoretycznie może i dałoby się? Nie, ale a nie jak używasz w ogóle tego czegoś do tworzenia iron barów i tak dalej? Musisz mieć coal w inwentory, podnosisz, zobacz, żebyś trzymał tego ora i klikasz prawym na tego. Tary, zaraz będziemy mieli automatyczne podlewarki, nice. Tylko, że te automatyczne podlewarki jakoś taki dziwnie działają, że one działają na X-ie takim. No. A to dlatego ludzie mówili, żebyś inaczej to budował. Dobra, ma to sens. No, że to w X-ie jakimś takim trzeba budować. Ja w ogóle jakieś obrazy moglibyśmy przebudować to. Chyba tu znaczy, wiesz, zamiast dróżki pomiędzy, bo to chyba nic się nie dzieje, jeżeli chodzisz po swoich tych, moglibyśmy dać po prostu większą farmę. Może? Ale zobaczymy. Nie rób tego podstawowego sprinklera, tylko ten drugi. Ale ten drugi, ale to trzeba mieć ten drugi. Ale jak ten drugi działa? Bo ja mam tylko jeden sprinkler. Ale to ja potrzebuję jakiś kolejny poziom? Który ja potrzebuję poziom mieć, żeby ten sprinkler mieć drugi? Ale iron się długo robi, ja pierdzielę. Czekaj, ja też tu.
Bieram wody. Nie no, teraz, no faktycznie, teraz jeżeli chodzi o nas przychód, mam nadzieję, że będzie bardziej na plus, jak już nie ma kto na piwo wydawać. Ale to naprawdę, on wydawał, musiał naprawdę dużo wydawać, musiał się starać, to nieźle. No tak, nie no, przecież to co noc szedł i kurde 400 wydawał, ale powiem szczerze, ja chcę tutaj Flamiego, niech Flamie wbija. No, znaczy, nie wiem gdzie jest, kurde. Ja muszę mieć konkurenta do mojej kobiety. Ja, bo to wtedy bardziej zależy. Jeżeli chodzi o wędkarstwo. Bo bardziej zależy wtedy. Kurde stary, jasne. Takie grzybki, jakieś purchawy, morelki. To już mamy w jaskini te grzybki, czy gdzie? No tak, właśnie zbieram sobie. O, nice. Dobra, zebrałem wszystkie. Dobra, to już wysłałem papryczki na sprzedaż, jedną papryczkę wsadzam do tej czarnej skrzyni. Ej, nie, do zielonej. Zielonej to są roślinki, a czarne to są materiałowe takie. Dobra. Ja takie po prostu pokoloruję zaraz. O, dobra. Ej, a kury są, w ogóle żyją? Czekaj, bo ja tak trochę... O jest, zobacz jakie kury! Urosły nam! Gdzie te kury są? No tutaj se chodzą. Ej, dobra, bo ja muszę im tutaj... A czym karmisz kury? Jest, jaka kura! Jaki kurak! Ej, weź... O, jest, są jajka, stary, jajka są. Dobra, generalnie to tam przy takim sianowniku musisz rozłożyć to na tym, na im jedzonko. Monster loot? Ciekaw jestem, czy to jest jakiś ten, jakieś ważne takie. Morelki posprzedajemy. Dobra, okej. Ej, czekaj, ty nazywałeś te kurczaki, czy nie? Tak. Dzinia. I kokosz. Zaczekaj, bo... Kurde, no, stary. Ja mam heja, to dosyć sporo. Okej, rozkładam i tutaj. Okej, to jest, tak to działa, tak? Raz, mam jajko. Dobra, i jak na przykład maszyna do majonezu działa? Sprzedawać jajka od razu, czy maszynę do majonezu lepiej dać? Jaki ty urodzony farmer jesteś, no kurwa, panie. Czekaj, jajko. Ty, a są dwa rodzaje jajek. Robię majonez, stary. Okej. Do majonezu. Eat egg now. A, to majonez. Ty, to z tego majonezu pewnie więcej dostajemy kasy. Co? Szósty level Iron Quartz item. Możesz sobie też konewkę ulepszyć za 2K plus 5 copper barów. Wiem. To potrzebuje więcej hajsu. A czekaj, bo ja zrobiłem tego chyba questa. Nie oddałem tego questa, ale zimy debil. Ja go zrobiłem, ale go nie znaczy, oddałem. Ja to bym bardzo chętnie ulepszył jakieś rzeczy. W sensie, czego używam? Ale potrzebujemy hajsu, a nie mamy prawie w ogóle. A faktycznie na kopera to kosztowało 2000. No. Ja mam koperowy ten, ale muszę konewkę, bo konewka podlewa 3 naraz z pola. Jakby. Jest dużo rodzaju jaj. No wow, to ciekaw jestem, jaki majonez wyjdzie z białego jajka. Majonezik jest super, kurde, czaisz? Flamey tylko, znaczy boże, nie Flamey, Slayprox. Tylko nie zwal do tego majonezu. Stary, kurde, możesz swojej kobiecie dać, kurde, majonez z miłością. Nie, ona lubi tylko kamienie szlachetne i słoneczniki. Czekaj, bo jest Sunday, to czekaj, to ja nie wiem, czy w ogóle będzie otwarte. Dają gościa, a nie, powinno być otwarte, dobra, jest. Proceed geodes, okej, uwaga. On tutaj geoda bierze. Dostałem jakiś opal, nice, boże. Ja tutaj dużo tych mam. Dużo materiałów, ja zaraz to dam do tego, do gościa tutaj. Tym. Dobra, donate to museum. Raz, dwa, trzy, cztery. New reward, dobra, mamy nową rzecz do odebrania. Zaraz ci powiem, co to jest. Obraz, boże, ale to jest głupie. Dostałem obraz. Jak masz skill ranchera, to dodatkowo 20% hajsu za produkty zwierzęce. To jest fajne, to mi się podoba. No ale to musisz tam sobie te umiejętności rozwinąć. Tak samo jak ja mam na przykład z rybami, to ja też za ryby. No właśnie, ja bym taki rancherem bardziej, jak mi się wydaje. Ja już znam swoją drogę. Ja fisherman. To jest mega zajebiste. Ja stary, czekam na zimę i na konkurs. Przerębli, kurde. Dobra, siódmy. Jutro ma Gus ma birthday. Nie wiem, kto to jest Gus. Ale cóż, coś trzeba będzie mu dać. Ech, no powiem wam, że jest mega dużo. Majonez 180, egg jakieś... A,
80 kosztuje. Ty, no to za samo przerobienie po prostu dostajesz tyle hajsu. A mamy już to urządzenie do recyklingu, że możemy tam śmieci wyrzucać i tak dalej, czy tego jeszcze nie ma? Mogę zrobić, to jest taki komposownik, tak? Zrób. Majonezę. Nie wiem, co to jest. To jest recycle maszyna, o ile dobrze wiem. A, nie wiem, czy masz skilly na to, żeby... To nie, jeszcze nie mam. Ale powoli to je robię. Dobra, mi tutaj kurką trzeba tego. Zresztą będę musiał trawę tutaj też narąbać, bo... Stąd jest automatyczny podajnik, to nie wiem, to tak powinno być. Ale zobaczę, ile jeszcze mam w silosie, kurde, nazbieranego. Bo na zimę będzie nam potrzeba, wiesz o tym? Ale trzeba będzie zrobić sianokosy na zimę. Mam 22, dobra, to jest trochę mało. Ja muszę tutaj trochę nazbierać. Stary. No. To jest. Mam jakiś rare seed, jakiś bardzo rzadki nasionka za 1000 golda. Ej, coś tu znalazłem. Wait for my return, grandpa. O stary, tutaj jest, no to dziadek jest, kurde. A bo ty, my tą farmę mamy od dziadka. Serio? Chyba tak mi się wydaje, bo tu leży jego grobowiec. Co ty gadasz? O stary, dopiero to jest smutne. Grobowiec dziadka tam leży? No, grandpa's shrine. What? Coś tam było, nie zdążyłem tego doczytać jakoś tak tego. O. Czyli my nie mieliśmy taty, a dziadek nas adoptował i to jest nasz przybrany dziadek. I po dziadku mamy farmę, o nie. Czy o tak w sumie. A nie ma tam jakiegoś kurde tego, testamentu? No właśnie kurde. Może tak naprawdę to jest tylko moja farma. Zwierdzielaj. Wszyscy dobrze wiemy, że dziadek najbardziej lubił mnie. No bo zawsze mu nosiłeś torby i tak dalej. Po prostu głosowałem za tym, żeby go nie oddawać do ten. Shit. Nie oddawać go do, wiesz, do domu starców. Czy ja nie mam ciekawszych gier na streamka? Nie. Nie mam ciekawszych gier na streamka, ta jest najciekawsza. Teraz idę sprzedać ten majonez. Majonezę. To co? Mayo. Ciekawe ile za batwingi będzie. Sprzedam parę batwingów, żeby sprawdzić po prostu. Iron ore to sobie zostawmy, bo to na pewno nam się przyda. Let's go dalej. Zyskiwaj sobie poczekaj. Dziadek jak umarł, dał ci kopertę i powiedział, że masz otworzyć, gdy będziesz przytłoczony nowoczesnym światem. W kopercie była ta farma w spadku. Aaa, okej. Okay. Dobra, bo ja zeskipowałem rzeczywiście ten początek. Czyli to jednak dostaliśmy w spadku w dom. No stary, czyli jednak. Ty tam łowisz sobie ryby? No stary, zobaczysz, że będziemy mieli hajsy, to nie? Nie, to jest zajebiście, bardzo dobrze. Znaczy powiem ci, że... No kurde, no bo to jest jeden ze sposobów, żeby zdobywać hajs, nie? No, znaczy wydaje mi się, że za farmę jest lepiej. W ogóle najbardziej optymalne to jest to, żeby po prostu prowadzić farmę, podlewać te rzeczy i tak dalej. A potem sobie po prostu idziesz na ryby w międzyczasie, żeby też dodatkowo jakieś income sobie zrobić. Ale jak ja nas nawet jest czasu kilku, na ryby nie mam, kurde. No właśnie o to chodzi, nie? Że jak nas jest kilku, to zawsze możemy sobie jakoś podzielić zadania i wiesz, no jedna osoba całkowicie poradzi sobie z tym, żeby ogarnąć farmę, tak? Żeby tam podlać i zasadzić wszystko, no. Tylko problem jest taki, że nie będzie miała czasu na inne rzeczy. No zostawmy to. Jakie tu obrazy mogę sobie, kurde, dać, nice. Milion obrazów mam. Czy brałem dzisiaj leki? Czemu, czy ja brałem dzisiaj leki? Czemu miałbym brać dzisiaj leki? Co, powaliło mnie? Bo jesteś powalony. Dobra, kurki sobie tutaj śpią. Kurnik im zamkniemy. Chociaż nie, ten kurnik chyba może być otwarty, nie? Tak jak tutaj mam. Tak jak tu jest, to jest chyba zajebiście. Dobra. Wracasz ten już tutaj? Już za chwilę. Jest dopiero 10, nie? O 12 się kładziemy. Mhm. Niektórzy myją się o 11, skończę to umyję się. Na mycia! Dobra, tu jeszcze jakieś skrzyneczki są. Dobra, Boże, ja myślałem, że tam jakieś świecące drewienko było. Taki niewyraźny Żałuję. Jestem, o. Kurde, jak był flamey, to z jego ryb też sporo dostawaliśmy, czasami po 3000 jednego dnia, także to było spoko. O, ja niestety farmą się zajmuję. Przepraszam cię, braciszku. Farma ma priority. Zobaczmy, czy ja mogę przepalić coś tutaj. Idziesz już ten, żeby nie było przypału. Tutaj te seedsy by się przydało też zrobić. Dobra, no na razie te summer seedsy zostawmy sobie.
lisek nie wejdzie i kurek nie zje, no wydaje mi się ten. Zamykaj, bo lis, ale to naprawdę? Dobra, tylko muszę pamiętać rano, żeby tego. I oto dupca. Dobra, idziesz? Tak, już wracam. Stary, nie zdążysz. Zdążę, ostatnia ryba. No nie, teraz to jak ostatnia ryba to na pewno. Złowiona, stary. Tundra Boots. Miałem nadzieję na szczupaczka. Ta szczupaka. Ale szczupaczek nie pole... Dobra. Maszyna do majonezu jest zajebista, ty, ale tych jajek będziemy mieli nieźle. Hodujesz rośliny GMO tylko na naturalnych nawozach, moi drodzy, tylko naturalne nawozy. Dobra. Go to bed, waiting for players. It's getting late, boy. A w ogóle jakbyśmy wzięli takie odseparowane farmy, to prawdopodobnie byłyby one tak po prostu chyba na każdym krańcu tej farmy czy coś. Teraz tak? Może zrobić to maszynę do recyklingu. Znaczy zobaczę, albo to do tego recyklingu to co tam się wrzuca? Idziesz czy nie? Tak, tak, jestem. Wchodzę, śpimy. No. Jaką mam kamerkę? Logitech Brio 4K Stream Edition, coś tam. Dobra, zobaczmy. Mam level 2 farming. Oj, mam te sprinklery, które ty teraz chciałeś zrobić. Mam tą maszynę do majonezu, ja za wolno levelowałem. Ale wiesz co, nie sprzedałem stary ryb. No nie. O nie, dobra, to dzisiaj dostajemy dużo. A, czyli jak klikam prawym na ten, dobra, czy ja muszę je tapnąć po prostu. O, super, nie trzeba podlewać dzisiaj. Ej, kury wypuszczać jak jest zimno, jak pada deszcz? Może lepiej nie, bo im zmoczy się futro i będą smutne. Co to znaczy, że one tu mają taką miłość? Taką. Ej, kupujemy więcej kur, żeby więcej majonezu zrobić? Gdzie jest moje drewno? Wszystko wsadziłem do tego. Do tak. A zobaczmy, czy ja mogę craftować. Nie, bo ja mam tylko preserve jar. Vegetables into pickles and fruits into jam. Aha, dobra, czyli ja mogę na przykład zrobić tak, że możemy vegetables na jakieś piklowane rzeczy, a owocki możemy na jam przerabiać. Ale kompostownika nie ma, mam tylko bee house, ale maple syropa nie mamy. Niestety. No dobra. No to teoretycznie jestem w stanie zrobić. Bo ty wziąłeś całe drewno, stary. Tak, wziąłem, bo potrzebuję go. Co będziesz robić? Kamień też wziąłeś? Zbuduję nam most. Boże, ziom, nie! Tak, to jest dobry pomysł. Farm drewno, stary. Po tej drugiej stronie plaży plus jest taki, że jest bardzo dużo muszelek. No nie. Stary, i o kurde, stary, mam te dwie muszelki już. Te duże takie? Tak, te niebieskie. A będą dawać jajka z gwiazdką. A poza tym dodatkowo, stary, dzisiaj jest taki idealny dzień dla mnie jako wędkarza, ponieważ pada deszcz, a jak pada deszcz, to są lepsze ryby. Ej, ale czekaj, a z jajek się wyklują kurczaki? Dobra, stoi mówisz, dobrze robi, dobrze. Ej, jak zostawię jajka, to się kurczaki zrobią z tego? Może jaja tak. Z gwiazdką, no kurde. No, no dobra, to zostaw te jaja, zobaczymy. Właśnie stary. Nie wiem. W inkubatorze znaczy nie, bo tak, bo trzeba inkubator dobrze. Trzeba, stary, jeszcze. Dobra. Jak ulepszę kurnik, to będzie inkubator, dobra. Dobra, ja tutaj zrobię jeszcze te. Spróbuję zrobić ten preserve jar, dobra, 8 kola. Zobaczymy, bo może będziemy dostawać więcej po prostu za te warzywka. Wszystkie. Coś tu mamy jeszcze? To jest podlane, więc zajebiście. A coal to tutaj chyba mam, nie? Dobra, jest. Dobra. Postawmy to tutaj. Majonezę. Wiesz co, boję się, że biorą zaraz nas. No właśnie zaraz powiem ci, że trochę to tak. W ogóle jestem ciekaw, czy to może być to stary, że na przykład piorun może ci trzasnąć farmę i wszystko zarazić. Ja mam nadzieję, że nie. Za przetwory jest więcej kasy. Dobra, teoretycznie tak. Ale to trzeba dużo czegoś włożyć, czy na przykład po prostu wsadzam samą fasolę w to? A, to tylko za jedną to robię.
I to się kwasi po prostu, tak? Ty, to dużo tego trzeba tak mieć, tak teraz patrzę. Tych rzeczy, żeby to miało sens. Tak bym miał ze 30 takich maszyn, 30 przetworów bym zrobił. Jak w ogóle ja dostaję tego level za farmienie? Jak sadzę coś, czy co? Zakładam, że tak, jak po prostu cokolwiek robisz z farmą związanego, podlewasz, sadzisz, a potem zbierasz. Kto wie, może nawet za kaw dostajesz. Dobra. Ciro, otworzę im, najwyżej. Najwyżej sobie wyjdą, kurde, czy coś. Jak wyrastałem ci roślinki, to masz level za farming, dobra. Stary, mam info. Musimy stworzyć piorunochron. A potem dzięki temu, jak będziemy mieli piorunochron, to jak piorunochron to walnie, to będziemy tworzyli baterie. Ale, bo problem to daleko, jest taki, co, kurde. No właśnie te, kurde, lata świetlne przed nami. Ale problem jest taki, że ten piorun podobno może zniszczyć nam plony i wtedy nie wiem, co się robi. Chyba będzie trzeba gasić płomienie. Bo farming mam mega dużo. Axe efficiency. Fishing ja mam słaby, combat mam dużo, farming i tego ten, no takie zbieractwo foraging. Bo to jest axe efficiency, to mi daje hoe efficiency, water efficiency. Dobra, czy to zwiększa mi efficiency, no dobra. Niech będzie, ciekawe jak długo to będzie się kisić. Zrobić that lightning can strike and destroy crops and trees. Change fruit trees into coal trees. O nie! Stary, walczy z legendarną rybą. Fuck boy. 1 pm. Ale zobaczę, czy ja coś jeszcze mam tutaj do przetworzenia. Teoretycznie mam jedną geotkę. Co jest za dźwięk taki? Wow. Dobra, majonez. Dobra, sprzedałem majonez. Dobra, idę tam coś tego. Rodziny typa z miasta. Dobra, ale co ja mogę mu dać temu gościowi z miasta? Jest coś, co mogę dać? Ten gus. Co ten gus lubi? Tylko czekam, sianko. Już mam sianka. Co ten koleś będzie lubił? A to się będzie długo tutaj craftić. Nie możesz mu nic dać. Okej. Okay. Majonez mu daj. Panie, najlepszy majonez. Ten dźwięk to żaba, okej. Okay. Bo nie masz diamentu. Mam tam jakieś kwarce i tak dalej. A, to z wydobywania ścieków. Okej, okay, to ze ścieków coś takiego jest. Dobra, rozumiem. To the button, mayor shorts. Czyli teoretycznie nie mam na razie co zrobić. Okay. Z questów, jeśli chodzi o to. Ja pozbieram te, bo te też są drogie czasami. Jakiś pociąg tu przejeżdża, ty. Albo co uwielbia? Kwiaty, albo to, co uwielbia? No, kwiatów to niestety nie mam. A ja nie wiem, co on uwielbia. Ten diamonds lubi. Ja muszę sobie jakąś stronkę otworzyć. Wiem, co te postacie lubią. Dobra, idę dalej. Spróbuję 5 leveli dalej zejść. Niżej w zasadzie. Iść na imprezę urodzinową. A ja nie mam jak z prezentów, kurde. Jedziemy windą. Level 50, boys. Level 50, boys. Tu jak zejdziesz na level 50, to dostaniesz rzeczy tak swoją drogą. Słuchaj. Jeszcze raz? A, w kopalni? Tak. Stary, naprawdę zależy mi na tym, żeby legendarną rybę złapać. A co, złapałeś ją? Wtedy moje imię byłoby na ustach wszystkich. Nie, to jest tak ciężkie do złapania. Ona się po prostu miota do góry, do dołu, do góry, do dołu. Tak naprawdę ciężko to zrobić. No wow. A może lepszą wędkę musi mieć coś? Tak, tak, tak. Ja ogólnie muszę. Znaczy, w ogóle, żeby to jakoś lepiej zrobić, to potrzebowałbym lepszego levela, lepszej wędki, lepszego wszystkiego. I najgorsze jest to, że takie ryby można złapać tylko określonej. One są w określonych miejscach i tylko w określonych warunkach atmosferycznych. I prawdopodobnie też w sezonie. Dobra, ja tu iron ora to kopię sobie. Ale to spoko, takie mechanizm ryb. Stary, no mam cel, mam... Stary, ja chcę zostać pierwszym rybakiem, który złapie 4 legendarne ryby.
Pamiętaj o tym, rybaków. Pamiętaj o tym, żeby weź ten, w takim razie zainteresuj się tymi rzeczami takie, żeby oddawać tam do tego drzewa, bo wtedy będziemy dostawać dużo fajnych rzeczy. I za każdym razem coś tam ten. Możesz sobie zerknąć, jak wejdziesz teraz w prawy, znaczy Boże, pod E, serduszko i tam w prawym górnym rogu powinieneś mieć. Okej. Tak wiem, znaczy ja oddaję tą postacią, spokojnie. Co to jest tutaj? To coś znaczy, że tam coś jest? Gdzieś tu pęknięcia są w ogóle, patrzcie. Jak tam nasza farma wygląda? Wcale dobrze. Potem nie trzeba nic ten. Winter root. O, jakiś korzeń. Gus uwielbia Kolesław i kwarc. Ej, to kwarc mam. Ej, plecak znalazłem. What? Wow. Jak znalazłeś plecak? Ale taki lepszy? Nie, po prostu leży jakiś plecak. On uwielbia kwarc. Ej, stary, możesz wziąć kwarc? Nie, cicho! Walczę z rybą. Legendarną. Ja walczę z duchem. Ten duch, to da się go zabić? Dobra, jeszcze raz, co mam zrobić? Mam ci przyjść pomóc? Koleś ich nienawidzi. Znaczy, wiesz co? Dobra, czyli to żartują. Au. Da się ducha zabić? Czy się nie da? Szybko na imprezę. No, teraz to już za późno. Coś tu jest. A, to był ten. O kurde, coś się dzieje. O kurde, coś tu chodzi. Dobra, ja muszę zejść jeszcze na dół, jeszcze jedną na dół szybko. Kurde, nie. Nie. Uciekać stąd, o! Uciekać! Leave mine! Dobra, wyłazimy stąd. Z wszystkimi prezentami. Dobra, to czekajcie, ja zerknę na tą stronkę, żeby mieć tą stronkę gdzieś tu pod ręką. All gifts, dobra, mam. Akceptuję. Uniwersalne, dobra, to są jakieś uniwersalne rzeczy. Dobra, będę miał to pod ręką. O stary, a jak tam ci idzie? Ty łowisz dalej? No stary, kurde, walczę z legendarnymi rybami. Nie, ale to jest naprawdę fajny motyw. Tak, łowię. W ogóle mam bardzo dużo ryb. Także jeżeli mi się uda to ogarnąć, to będziemy mieli dużo hajsu, ponieważ sprzedałem dzisiaj te ryby, które zdobyłem wczoraj. I jeszcze te z dzisiaj. Jeszcze muszelki mam. Mam te super dwie muszelki, które ty sprzedawałeś co za 300. No to dawaj. Ty, a tu długo będzie się kisić, widzę chyba. Wszystko. Crystal fruit. Oh, wow. Winter root, okej. Okay. Ja posprzedaję tutaj też parę rzeczy jeszcze. Zaraz pewnie przyjdzie i wyda wszystko. Frozen tree, aquamarine. Nie wiem, ten, ale posprzedaję, żeby zobaczyć po prostu ile co kosztuje. Mniej więcej. Batwingsy się nie opłacało sprzedawać. Ja, dawaj, bo jest już późno. Daj, bo 12 będę miał ten połowę. Iron ora mamy całkiem sporo. Coal też. Drewno jest. Podejmy to. Kamień tu, Boże, co ja robię. Sap, coal. No dawaj, bo już jest ten, jestem zmęczony.
Nie wiem, ziomek, kurde, zasiedziałem się przy wędce. Wiedziałem, jak zwykle. Jak zwykle. Dobra, się nie regeneruję. Znaczy wiesz jak możesz zrobić, na przykład jak się obudzisz, się będziesz miał połowę. Tak sprzedaję, a zapomnę budynek z mydlami, spokojnie zrobię. Możesz jeszcze posiedzieć sobie w łóżku chwilę. Czekaj, bo jeszcze nam wejdzie kurde lis do tego. Do kurnika. Jak lis nam może wyjść? No wejść może nam lisy? Dobra, ułożę takiego. Obejdę do jakiego domku, spać tylko. Dobra, sleep for the night, go. Go, sleep. Już idę. Zaraz zemdlejemy. Idę. Śpię. Stary, patrz na to, patrz ile hajsu z ryb. Jest, dostałem w ten. Jakiś co to jest? Tupper. Co to jest? Level up. Chyba z ryb. Miner's tier. O, stary. Treat, boże, treat. Jakiś tutaj pickaxe profes. Okej. Okay. Stary, ile za muszelki wpadło? Za muszelki chyba 1000, jeszcze za ryby 3 koła. No, jest nieźle. Stary, 5000 dzisiaj. Nieźle. Chcemy więcej kurek kupić, czy coś? Czy chcemy zainwestować w ten? Tak, inwestuj w farmę, stary. Jesteś naszym menadżerem. Dobra, to ja będę menadżerował. Kukuryku. Dobra, to się już tutaj robi. Ten zraszacz będę musiał sobie wziąć, kurde, ogarnąć. Tylko najgorzej, że on tą konewkę, to on będzie tego robił przez parę dni chyba. To ja nie podleję przecież niczego. Ej, tu niestety parę tych umarło plantów. Fuck. Czekaj, powiedz mi, czy to umarły moje planty? Proszę. Nie, tu parę takich tych randomowych. Nie przyjęły się. Niestety. Dobra. Zobaczmy, czy ja tu mam te barsy. Ja tu podleję i pójdę ulepszyć konewkę i kupić nam kury. Aha. Zbierz skór tego rzeczy. Dobra, do kurnika wchodzę. Się nie przyjmie chyba. O, i faktycznie są te jajka. I do majonezu je wrzuć. A, bo to robimy majonez, tak? Więcej kur by się przydało, bo tych jajek... Nie wiem, mało mamy tych jajek, no dwa jajka i z tego nie wiem ile nawet majonezu. Dwa jajka na dzień zrobić. Chyba, czy tam dwa dni? A kliknę się prawym, żeby ten? I cię pogłaskać jeszcze. Żeby co? Żeby pogłaskać kury. A, nie. A trzeba pogłaskać kury? Znaczy, no, bo wtedy się lepiej czują, lepsze jajka znoszą. Dobra, to idę. Pogłaskać je. Pogłaskać kury. Dobra. Wsadzam jajka do zielonego. Dobra. Ten majonez się robi, elegancko. Ten zraszacz, kurde. Dajesz na drzewa i to daje żywicę. Aaaa, nice. To ten syrop klonowy będzie. To będziemy tutaj mogli ten, pszczoły robić. A jak długo mam je głaskać? Raz tylko, żeby tam się serduszko pojawiło. Staram. Aha, pogłaskałem i mogę ją teraz sprzedać. No to nie. A tapło się prawym przyciskiem myszy i serduszka się pojawiły? Tak, pojawiło się serduszko. Spokojnie, pogłaskałem je. Robimy jutro ekspedycję do kopalni, czy nie ma sensu? No, myślę, że tak. Chociaż kurde, nie wiem w sumie. No ja tam dużo fajnych rzeczy znajduję. No może. Ja myślę, że trzeba byłoby spuszować kurde tego questa przy okazji. A, tego fabular? Tak. 9:30. Niech się robi. Tam się kiszą kurde rzeczy. Fajna farma wam wyszła. No, taka się robi tutaj, ładna faremka. Jeszcze niech to kurde wyrośnie i będzie super. To drzewo kosztowało nas 2000. Johnny? No. Bo ja mam marzenie, żeby zostać królem wędkarzy. Czy jest opcja, żebyś dał mi 2 sztabki żelaza? Irona? Tak, jestem. Oj, super, stary. One tam gdzieś leżą. Dzięki temu łatwiej by łowić ryby. Tylko nie wiem, czy one tu gdzieś są chyba? Są, 2 sztabki, są. Tylko zbierasz je prawym przyciskiem po prostu. Bo wtedy pojedynczo zabierasz. Dobra, jestem. To zbierasz je prawym przyciskiem myszki. Okej. Dobra, koteł sobie tam jest. Podlej Slaya słoneczniki. On chyba już podlał chyba. Mi się wydaje. Podlałem, spokojnie. Ja sobie tam o te swoje słoneczniki dbam, bo to jest taki mój kaprys, żeby to mieć. Ty już u siebie wszystko podlałeś? Kiedy zrobić zraszacze swoją drogą? No właśnie, staram się, wiesz, podlewać wszystko robić, żeby tego, żeby mieć.
Zobaczymy kalendarz i misję jeszcze. Co za facebookowa gra? To nie jest facebookowa gra. Ja przepraszam bardzo. Ale mega mi się podoba, że to jest taka gierka, w której rozbudowane są wszystkie elementy. Jak chcesz kopać sobie, to sobie będziesz kopał i tak dalej. No to jest fajne, że na dobrą sprawę możesz zostać kimkolwiek tylko chcesz. No. I to też fajnie na przykład zagrać sobie w takiej ekipie, gdzie każdy ma jakiś swój inny cel, nie? Tam jedna osoba chce zostać farmerem, no. Druga chce zostać lowelasem, a trzecia jeszcze na przykład kurde królem wędkarzy. No jest. A najlepsze jest to, że nawet śmieciarzem możesz być. Można podlać drzewo, za które płacisz 2K? Ech, wydaje mi się, że drzewa nie trzeba podlewać. No sobie już samo tego. To jest ten guz, kurde, ja mu nie dałem tego. Nie dałem prezentu, on mnie nie będzie lubił. No, halo, mogę tu kupić coś? No, halo. Ej, Adren, czy ty kupiłeś, stary? Przepraszam, ja walczę z nałogiem, kupiłem lepszą wędkę. Ja pierdzielę. Oh my god, no to ja te... No to... O Boże, no to ja nie ulepszę sobie narzędzi teraz. Serio? No właśnie szedłem, żeby... O, nie masz. Przepraszam, to jak nałóg jest. Widzę nową wędkę i nie mogę się powstrzymać. Najlepiej kiedy pada, ale mówię, gdy najlepiej na zimę, bo większość nie będzie używać póki... Czekaj. Kiedy pada? No, kiedy pada najlepiej zrobić, no właśnie ten. Chyba to jakieś artefakty dostanę może. O! Dried starfish. Dobra. Zobaczmy, uwaga, przyniosłem ci twoje ulubione sałatki. Elegancko, czy ona będzie mnie lubić? Johnem, mam już najlepszą wędkę, tu już jest koniec moich wydatków. Super. Bardzo się cieszę, Adrianku. Bardzo się cieszę. Jakieś muszle tutaj? No, jak pada, to trzeba będzie konewkę zrobić, rzeczywiście. Koral. Koralowca znalazłem. Kurde. No, super. Mamy to. Skąd masz tą grę? Rok dał ci klucz, czy kupiłeś za 5? Tak, Rok mi dał klucz. Bo sam nie potrafię sobie kupić. No ale dobra. No tutaj, zobaczmy jeszcze tą... Ja bym chciał tutaj jeszcze sobie zobaczyć. Winter, a co to jest? Birthday. A, że ona ma tego. Summer, winter, spring. Ona dużo lubi rzeczy. Oh my god, ona bardzo dużo lubi rzeczy. A to są rzeczy, które nienawidzą chyba? Hates. Oh wow, dislikes. Neutral, dobra, no to tu muszę kurde bardziej inwestować w te rzeczy. Dobra, no okej. Wiesz, to był wine. To nieźle. Ech. Umarł Blizzard, niech żyją indyki. Kol. Artefakt znalazłem, dobra, pójdę do tego. Dodam ten artefakt. Może coś z tego będę miał. Zamiast takiego hau, to będzie gol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 
O, nie mam niczego, żeby zdonatować. O kurde, nie sprzedawaj, zużywaj rzeczy z gwiazdką, bo w tym drzewku trzeba na niektórych questach dać. Tak, 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 wiem, wiem. Sprawdź, czy masz te ryby, żeby to oddać. A, się wyciszył. Nie, 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 jestem, 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 jestem. Nie wyciszę się. Nie wyciszę się, stary. No ten. Sprawdź, czy masz te ryby do tego. Jakie ryby potrzeba? Boże, czekaj. W social wchodzisz i masz community center po prawej stronie i fish tank. River fish, crab, lake, night. Ej, bo w nocy można jakieś... Night fishing bundle, ocean fishing. Z ocean potrzeba sardynkę, tuna, red snipera i tilopia. Sprawdź, stary, jakie tam ryby są po prostu, które możesz zrobić. Dobra, tak zrobię, tak zrobię, tak zrobię. Ale Johnny, póki co próbuję się odbić od dna i chcę złapać legendę, okej? Okay? Jeżeli złapię legendę, dostajemy tyle hajsu, że powiesz, że wow, ale fajnie, że kupiłeś sobie nową rybę, nową wędkę.
No właśnie jeden chyba mi został, zaraz zobaczę skills. No, będę miał level, nie, bo to co, miałem czwarty level? 4, 5 i 6, to jest na szóstym poziomie dopiero, czy na piątym. Bo ten sprinkler to trochę przerąbane. To niezłe. Dobra, kurki sobie tam siedzą, zaraz zobaczę czy mają żarło. Dobra. Really happy today. Dobra, weźmy tutaj dwa. Dobra, mogę tutaj odłożyć to. No i dobra, niech sobie tutaj siedzą kury. To jest podlane? To już jest chyba wszystko podlane, nie? Tak mi się wydaje. Ale te kiszą się rzeczy naprawdę długo. Ciekaw jestem ile dokładnie dni. A, trzeba sprawdzić klatki Flamiego, rzeczywiście z tymi. Koralowiec. Dobra, zobaczmy. To jest raz. Się wieczór robi. Klej oddajemy tutaj. Teoretycznie muszę tu poharwestować te trawy też przy okazji. I może i hej też porobić jakiś. Okej. Dobra. To muszę podkładać wszystko do tego. Każdy nie można mieć taką nocą ekspedycję, tylko o drugiej w nocy od razu kurde umierasz. Kup kurczaki, no ale tu już chyba będzie zamknięte niestety. Nie, no nie mogę kupić kurczaków, bo Slake wydał 7 koła na wędkę. Wiem, że masz do mnie ból stary, ale walczę z tą legendarną rybą. Przysięgam, złapię ją. Kiedy kurde ja sobie kupię coś fajnego? Tą legendarną rybę dostaniemy, nawet nie wiem ile dostaniemy, ale coś myślę, że to będzie w tysiącach. Ja myślę, że nic. Dobra, wszystko mamy tutaj. A, czas wracać, kurde. To świetnie. W ściekach przez wszystkie sezony. Czekaj, powiedz Slayowi, że można farmić legendę w ściekach przez wszystkie sezony, tam dropi, ale minimum 5 level fishing, dobre baity, ale ta najlepsza legenda na początek warta jest około 2 koła. To nieźle. To dobra legenda. Podlane, zamknijmy tutaj kurki na noc. To super, powiem wam.